Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Paweł Biedrzycki, jestem przedstawicielem Strefy Inwestorów. Jest z nami prezes spółki Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz. Witam Cię Paweł, witam wszystkich widzów Strefy Inwestorów. No i dzisiaj będziemy rozmawiali o trwającej ofercie spółki IPO. Gaming Factory wybiera się na rynek główny papierów wartościowych. No i dzisiaj chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Spotkanie tak naprawdę zostanie podzielone na trzy części. W pierwszej części oddam tutaj głos przedstawicielowi spółki, prezesowi, opowie, ale naprawdę bardzo krótko o samej spółce Gaming Factory. Myślę, że dużo materiałów na ten temat w ostatnim czasie się pojawiło. Jest też analiza IPO na Strefie Inwestorów, które przeczytało bardzo dużo ludzi. Więc myślę, że takie podstawowe informacje krótko. Później mamy przygotowane trailery kilku gier spółki. No i sesja Q&A. Ja sobie przygotowałem kilkanaście takich bardziej dokładniejszych pytań na temat spółki. Spróbujemy sobie przez nie przejść. Jeżeli jeszcze coś się pojawi fajnego na czacie, to myślę, że jeszcze tam zgłębimy. Być może do kilku kwestii Was zainspirujemy. Także myślę, że startujemy. Przekazuję głos. Mateusz, powiedz coś o spółce, w jakich okolicznościach firma powstała, no i dlaczego w ogóle wybieracie się bezpośrednio na rynek główny GPW. I jak Wam się w ogóle udało to tego dokonać, bo większość spółek no, jednak z kroku na krok startuje od New Connectu, a nie od razu na główny parkiet giełdowy. Okej, okay, no to historia naszej spółki zaczęła się już ponad 3 lata temu. Początkowo naszą główną koncepcją na współpracę z zespołami było gdzieś współfinansowanie spółek i produkcji. Natomiast no, w tym momencie urośliśmy do podmiotu, który ma w swojej grupie 3 spółki zależne, gdzie aktualnie na naszych produkcjach pracuje ponad 100 osób. Wydaliśmy dotychczas ponad 60 gier na konsole Nintendo Switch. To są przede wszystkim porty, czyli licencje zewnętrzne. Mamy 7 autorskich produkcji swoich na Steamie. Nasz aktualny harmonogram to jest ponad 30 produkcji, które będziemy pokazywać na przestrzeni następnych 18 do 24 miesięcy. Mamy także 25 zespołów, z którymi współpracujemy, więc myślę, że te liczby najlepiej oddają naszą historię, pokazują ten dynamiczny rozwój, który jest naszym udziałem w ostatnich 3 latach. No i ze względu właśnie na skalę naszej działalności zdecydowaliśmy się od razu aplikować, od razu starać się do tego, żeby wejść na główny parkiet giełdowy. No jesteśmy już po akceptacji naszego prospektu przez KNF, także moment naszego spotkania oczywiście nie jest przypadkowy, IPO. Jesteśmy w trakcie tego procesu, staramy się teraz budować też naszą wiarygodność wśród inwestorów. Jestem tu też dzisiaj, no chyba to już jest ostatni webinar podczas tego IPO, także liczę na pytania, zarówno od Ciebie, wiem, że przygotowałeś zapewne jakieś takie ciężkie analityczne pytania, no natomiast nie, no, też no, nie boimy się pytań od widzów, także proszę śmiało tutaj pytać, jestem do Państwa dyspozycji. A powiedz mi jeszcze na temat tej kwestii początkowej jakby działalności, bo dzisiaj jakby docelowo chcecie być takim klasycznym produkującym gry podmiotem. Ja bym powiedział, że jesteśmy. Już jesteśmy. Produkujemy gry, wydajemy gry. Tak jak wspominałem, są to gry i na konsole, i na PC. Także jesteśmy, ale w początkowej fazie, aby otworzyć sobie drogę do współpracy z zespołami, najpierw staraliśmy się gdzieś współfinansować kilka spółek na wcześniejszym etapie rozwoju. Nie byliśmy jeszcze traktowani jako taki pełnoprawny producent, jako spółka gamingowa. No i gdzieś finansowaliśmy kapitał, tak? Spółki często miały kapitał założycielski, który został powiedzmy już spożytkowany. No i my się pojawialiśmy w takim drugim etapie. To nie były jeszcze spółki giełdowe. Wchodziliśmy na dosyć wczesnym etapie rozwoju, pomagaliśmy dokończyć produkcję, pomagaliśmy już trochę z marketingiem. No i stąd te nasze inwestycje, tak? Natomiast to od początku była droga do pozyskania sobie partnerów już do pracy na rynku gamingowym. Tak, to zanim przejdziemy do tej drugiej kwestii, warto też zaznaczyć, że tak naprawdę zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych są do jutra. No tak, do 1 lipca trwają zapisy dla inwestorów indywidualnych. Dzień później kończy się budowanie popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, księgi popytu i później przez kolejne dni zapisy. Jeśli chodzi o debiut, to już tam wielokrotnie to powtarzałeś, ale też
można to powtórzyć, że chcecie zadebiutować jak najwcześniej, nie, bez przerwy na wakacje. No bez przerwy na wakacje, ponieważ niestety no, nie spodziewamy się, że w tym roku wakacje będą normalne, tak, większość z nas pewnie i tak zostanie niestety gdzieś w biurach, także my nie chcemy odkładać tego procesu debiutu. Myślę, że to może też być z korzyścią dla akcjonariuszy, ponieważ widzimy, że koniunktura na rynku jest dobra, dlatego tym bardziej nie widzę sensu, aby przekładać gdzieś to na wrzesień czy późniejszy termin. Chcemy zadebiutować już teraz. Dobra, to puśćmy te trailery i myślę, że przejdziemy od razu do tej sesji Q&A. Ja mówię tego. Dobra, jesteśmy, wróciliśmy, zaczynamy od pytań. To słuchaj, Mateusz. Macie doświadczenie, jeśli chodzi o inwestycje w spółki klasyczne, gamingowe. Trochę tych transakcji przeprowadziliście, no i czego was w ogóle ten okres nauczył? Tych transakcji faktycznie było stosunkowo dużo. Wydaje mi się, że dobiliśmy do liczby 20 podmiotów, które na pewnym etapie rozwoju współfinansowaliśmy. No, nauczyło nas to niewątpliwie branży. Zobaczyliśmy, jak to w tej branży wygląda, jak finansować te budżety. Dało to nam też, no, niewątpliwie pozyskaliśmy w ten sposób dużo partnerów. Dużo spółek, którym pomagaliśmy finansowo na pewnym etapie, to są aktualnie firmy, z którymi my współpracujemy, mamy wspólne produkcje, czy jako wydawca, czy jako koproducent, w związku z czym myślę, że ta historia naszej działalności była opłacalna zarówno pod względem doświadczenia, no jak i też była opłacalna pod względem finansowym, ponieważ zrealizowanie no, stóp zwrotu na kilku inwestycjach pozwoliło nam rozwijać z kolei segment już typowo gamingowy, środki, które czasami pozyskiwaliśmy ze zrealizowanych transakcji i od razu inwestowaliśmy w produkcję własną. Także to jest coś, gdzie się bardzo mocno rozwijaliśmy i myślę, że właśnie ten segment naszej działalności nam na to pozwolił. No okej, okay, no ale z części tych inwestycji wyszliście już do tej pory, no i one dość dużą część przychodów stanowiły w minionym roku, tak, w 2019. To prawda. Ile to jest? No to czy jest... to będzie się jakby powtarzać w przyszłości? To zamknęło się kwotą ponad 5 milionów złotych, jeżeli chodzi o zeszły rok. Jeżeli planujemy przyszłość, myślę, że kilka transakcji może powstać jeszcze w tym roku. Być może coś powstanie w latach kolejnych, natomiast nie jest to taka działalność, którą my prognozujemy. My działamy trochę na tej zasadzie, że my wspieramy te zespoły w początkowej fazie rozwoju. Jeżeli później te spółki się rozwijają, faktycznie coś zaczynają, już mają pierwsze sukcesy chociażby, tak? No to my dopiero na tym etapie możemy rozmawiać z jakimiś potencjalnymi zainteresowanymi, aby oni przejęli naszą rolę, tak, jako takiego podmiotu współpracującego. Mieliśmy chociażby takie studia jak Sonka w portfelu, jak Art Games, jak Drageus, w którym jesteśmy obecni dotychczas.
To są firmy, które notują już stabilne przychody, które są spółkami notowanymi i stąd pewnie było jakieś zainteresowanie ze strony funduszy. No i my po prostu zrealizowaliśmy takie transakcje. Nie wykluczam, że ich dokonamy w przyszłości. Natomiast co też może być ważne z punktu widzenia inwestorów, którzy już bezpośrednio inwestują w tamte spółki. No to ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ja się loguję na swój rachunek maklerski jako Gaming Factory i gdzieś tam sprzedaję akcje przez rynek. My zawsze rozmawiamy z dużymi partnerami, czyli to są transakcje pakietowe do funduszy i działamy tylko na tej zasadzie. Okej, czyli jakby nie zamierzacie, no bo warto też zaznaczyć, że cały czas macie jakby w aktywach, w bilansie trochę jakby tych podmiotów, a właściwie inwestycji, bo z tego co wyczytałem na koniec 2019 roku aktywa finansowe stanowiły 4,9 miliona złotych, a inwestycje w jednostkach stowarzyszonych około 1,5 miliona złotych. Rozumiem, że to są te spółki, w których macie, których jeszcze już zainwestowaliście, ale jeszcze z ich udziałów nie wyszliście. Tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o te jednostki stowarzyszone, czy tym bardziej spółki zależne, no to my tutaj zdecydowanie chcemy cały czas pełnić rolę głównego akcjonariusza, chcemy nad tym trzymać kontrolę i tam co do zasady nie planujemy żadnych transakcji. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe aktywa, które mamy na bilansie, no to one faktycznie istnieją, tak jak wspominałem. Być może będą transakcje, być może ich nie będzie, nie jest to coś, co prognozujemy. Warto też podkreślić, że ten nasz wynik za zeszłe lata, no to nie są przeszacowania, to nie są przeszacowania i jakieś takie sztuczne pompowanie bilansu, tylko to są faktycznie jeszcze w cenach nabycia, to wisi tam na bilansie, w związku z czym myślę, że taka prawdziwa wartość tego, tym bardziej przy dzisiejszej koniunkturze rynkowej, jest większa. To są tak naprawdę większe aktywa, natomiast my je przeszacujemy dopiero, kiedy nas zmuszą do tego standardy rachunkowości. Pewnie teraz już jako spółka giełdowa będziemy musieli to w inny sposób raportować. Okej. No dobra, to jak wygląda w tej chwili księgowanie nakładów na produkcję? No bo jakby rozumiem, że waszym korem działalności od jakiegoś czasu już jest produkcja gier. Według danych finansowych za 2019 rok na koniec tego roku mieliście 3,6 miliona złotych zapasu. No i ile z tego to są produkty gotowe, które już są sprzedawane, a ile z tego są nakłady w toku? Zdecydowana większość to są nakłady w toku. Jeżeli spojrzymy na te nasze małe, gotowe gry, bo wydaliśmy już kilka mniejszych projektów w budżetach między 50 a 100 tysięcy, więc ja zawsze podkreślam, że nie są to projekty o takim potencjale, które pokazujemy aktualnie w harmonogramie, no to one chyba niemal w całości się zwróciły. Jeżeli spojrzymy na działalność portingową, która również stanowi ważny aspekt naszych przychodów operacyjnych, no to dla nas średnie wykonanie portu to jest powiedzmy no kilkanaście do niskich kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc tamte gry w zdecydowanej większości zwracają się szybko. Więc gdybym miał powiedzieć, to wydaje mi się, że 90% tej produkcji w toku to są jeszcze niegotowe gry i to są te większe gry, które pokazujemy właśnie w naszym harmonogramie. No dobra, a gdzie znajdują się właśnie te porty? Czy inwestycje związane właśnie z portowaniem też są rozliczane na bieżąco w kosztach, czy też jakby pojawiają się jako nakłady inwestycyjne? No one się pojawiają jako nakłady inwestycyjne, natomiast statystyczny port to powiedzmy trwa do wydania dla nas 2-3 miesiące. Zwrot w zależności od gry czasem jest to miesiąc, czasem dwa, czasem trzy. Więc u nas nie ma jakiejś takiej dużej ukrytej produkcji w toku, która zaraz gdzieś pęknie, tylko to są realne nakłady na bieżące projekty. Także te porty, one są bardzo krótko widoczne w produkcji w toku i ich jest naprawdę niewiele. Okej. Czy w tych wynikach za 2019 rok są, znaczy to wiesz, to już tak nie chcę ci dokładnie mówić, ale przepytywać, ale czy są konsolidowane wyniki z tych waszych spółek zależnych? Nie. Nie. A jak to będzie wyglądać w przyszłości? No, spodziewam się, że może być pewien pozytywny wpływ w naszych wynikach na półrocze, jeżeli chodzi o spółkę BlackRock. Natomiast no, co do zasady nie publikujemy prognoz finansowych, no tak. Więc ja też w ten sposób za bardzo nie mogę mówić. Natomiast no, niewątpliwie, jeżeli spojrzymy na spółkę Ultimate VR, ona dopiero zaczęła działalność operacyjną, to jest jedna z tych naszych spółek zależnych. Jeżeli spojrzymy na spółkę Silver Links Games, która działa na rynku gier planszowych, no to tam też dopiero tak naprawdę mamy zrealizowane dwie kampanie na Kickstarterze, tak naprawdę teraz trwa finalna produkcja tych gier, ich dostarczenie nastąpi pod koniec roku,
W związku z czym nie będziemy spodziewać się jakiegoś wielkiego wpływu na nasze wyniki. Ale to jest coś, co może pozytywnie wpłynąć, jeżeli tam się coś fajnego wydarzy w tych spółkach, może się pojawić też i jako w skonsolidowanych wynikach finansowych. Tak, tak. Natomiast no nie chciałbym tutaj jakiś budować oczekiwań, ponieważ raczej jest to działalność taka dodatkowa, a gros tych naszych przychodów mamy wewnętrznie, jako sprawozdanie jednostkowe w Gaming Factory. Rozumiem. Na koniec 2019 roku mieliście 2,5 miliona złotych gotówki. I teraz moje pytanie jest następujące. Jak bardzo komfortowo czujecie się z taką pozycją gotówkową? No zwłaszcza z perspektywy tego imponującego planu inwestycyjnego odnośnie tych kolejnych produkcji, które realizujecie. No ta nasza pozycja gotówkowa spadła, jeżeli chodzi o ten stan, który jest aktualnie, no ponieważ my cały czas ponosimy nakłady do tych produkcji. Z jednej strony notujemy stabilne przychody, jeżeli chodzi o przede wszystkim o działalność portingową, natomiast mając tyle produkcji w toku jednocześnie, no to jednak my trochę tych faktur odbieramy, tak? Jeżeli jest zaliczony milestone, no to tych faktur miesięcznie trochę jest. W związku z czym nie ukrywam, że to IPO jest przydatne, żeby po pierwsze dokończyć część z tych produkcji, które mamy. I przede wszystkim mam na myśli te produkcje na przyszłe lata, no bo jeżeli spojrzymy na kilka naszych gier, które jest przeznaczone do sprzedaży za 3-4 miesiące, no to wiadomo, że tam już większość nakładów ponieśliśmy, tak? One nie potrzebują dużego finansowania, natomiast te gry, które są zaplanowane na przyszły rok czy lata kolejne, no to zdecydowanie tutaj jeszcze ten przyrost gotówki się przyda. No dobra, ale to jesteś w stanie ocenić procentowo, ile tych waszych gier, które już zaprezentowaliście, jest już na etapie produkcji, a ile to jest cały czas preprodukcja na etapie, nie wiem, prezentacji tylko gry? Jeżeli chodzi o ten harmonogram, który my pokazujemy, czyli te 30 produkcji, no to myślę, że ponad 20 z nich to są jakby realne produkty na fazie zaawansowania od, nie wiem, powiedzmy od 20% produkcji do 80%, a kilka z nich to są preprodukcje, które zaraz światło dzienne ujrzą trailery, czy właśnie takie preprodukcje, czy tam są też gry pewne koncepcyjne. Także będziemy to pokazywać, natomiast to nie jest koniec, to nie jest nasze ostatnie słowo, my chcemy pokazać jeszcze kilka dodatkowych, które w ogóle nie są wymienione w tym harmonogramie, no a będziemy je już publikować pewnie jako spółka giełdowa, no w związku z czym też liczę jeszcze, że trochę zaskoczymy tutaj inwestorów pod tym względem. No dobra, no to najbardziej zaawansowane projekty. Jeżeli chodzi o najbardziej zaawansowane projekty, no to jest gra na przykład Commander 85, ona już w zasadzie na wersji PC jest gotowa, natomiast chcemy poczekać i wydać ją równocześnie także na platformę Xbox. Jeżeli chodzi o te produkty nasze z portfolio, no to zaawansowane prace mamy na przykład w Baker Simulator, w Castle Flipper czy w Farming Life. Te produkty generalnie chcielibyśmy pokazać w tym roku, w związku z czym no tutaj już zdecydowana większość gry jest gotowa, no aktualnie trwają poprawki, zawsze jeszcze się coś dołoży, jakieś koncepcje. No też jakby nie ukrywamy tego, że branża gier jest specyficzna, gra to nie jest dzieło skończone, to nie jest tak, że my sobie coś projektujemy i to jest koniec, to tak na pewno będzie, bo często wraz z rozwojem gry widzimy, że warto coś dodać. Wyjdzie jakaś gra podobna, ma fajne rozwiązania, no to w sumie dobrze by było też je u nas zaimplementować. W związku z tym no, te przesunięcia są, natomiast no, te najważniejsze gry są już na takim etapie ukończenia, że wydaje mi się, że w tym roku powinniśmy je pokazać. Pytanie jest o pozyskanie kapitału, no bo większość pieniędzy, jakie chcecie pozyskać w IPO, to jest emisja akcji, tak? Chcecie, żeby te środki wpłynęły do spółki. Rozumiem, że to z tego powodu trochę jakby nie odpowiadacie jasno, czy planujecie wypłacać dywidendę. Rozumiem, że chcecie, żeby te środki były w głównej mierze spożytkowane na inwestycje w te nowe gry. Zdecydowanie tak. My mamy, jeżeli spojrzysz na ten właśnie nasz kalendarz produkcyjny, nie wiem, czy potem nawiążemy do kosztów poszczególnych gier. Natomiast to ja teraz może już Państwu powiem, że jeżeli przyjmiemy, że taka średnia gra z marketingiem może gdzieś oscylować w granicy 500 tysięcy złotych, a gier mamy 30, to jest 15 milionów. Tak jak wspomniałem, na te gry, które już mamy w produkcji, duże nakłady zostały poniesione, ale nie wszystkie. W związku z czym nawet, żeby rozwinąć to portfolio, przydadzą się dodatkowe środki. Mamy kolejne pomysły, o których wspominałem. Wspominałem też o tym, że chciałbym zrobić 2-3 gry w budżecie nieco wyższym, czyli takim powiedzmy gdzieś w granicach miliona złotych.
No i przede wszystkim jeszcze marketing, nakłady marketingowe. Tak naprawdę największy marketing tych wszystkich gier jest dopiero przed nami, bo według mnie główny marketing zaczyna się w momencie, kiedy już jest ustalona data premiery, bo wtedy idziemy jeszcze raz do mediów, idziemy do youtuberów, wysyłamy kody i tak dalej, i to jest główna koncentracja na marketingu. Wracając do kwestii dywidendy, no tak jak mówię, my chcemy być traktowani jako spółka prorozwojowa. My mamy bardzo dużo pomysłów, jak ten kapitał spożytkować. W związku z czym trudno, żebym teraz już stawiał deklarację, że tak, będziemy na pewno cały czas wypłacać dywidendę. No tak. No bo to byłby mylny przekaz. Natomiast ja nie ukrywam też, że naszym długoterminowym celem jest wypłata dywidendy. Bo ja po pierwsze uważam, że to jest swojego rodzaju wynagrodzenie dla akcjonariuszy, że są ze spółką. My liczymy, że wielu z tych inwestorów, których teraz pozyskamy, będzie z nami na dłuższy termin, więc ja wierzę w taki rodzaj inwestowania, no a dodatkowo też pokazuje zdrowe finanse w spółce, tak? Więc na pewnym etapie no, nie chcielibyśmy wypłacać 70 czy 90% zysku za dany rok, no ale w jakimś niewielkim stopniu myślę, że warto się dzielić z akcjonariuszami. No rozumiem, że masz na myśli, że jak ten cykl inwestycyjny się skończy, zaczną spływać z tego pieniądze już, to zaczniecie poważnie myśleć o ewentualnie dywidendzie. Tak. No, a co z inwestycjami w spółki? No bo jakby koncentrujecie się na grach, no ale jak pojawi się wam okazja, jakiś fajny zespół, czy jakby przekreślasz grubą kreską tą historię, że już nie będziecie inwestować w żadne spółki, czy też jednak jeżeli coś się pojawi, no to też te pieniądze mogą w jakiś tam stopniu zostać w taki sposób wykorzystane? Znaczy generalnie to nie jest na pewno nasz cel emisyjny, w związku z czym jakby wydaje mi się, że ten rozdział został zamknięty, natomiast gdyby pojawił się zespół, który powiedział, że chce z nami współpracować tylko w tej formie, że słuchajcie, albo zakładamy razem spółkę, czy tam w nas inwestujecie i robimy razem projekty, albo nie, bo my jesteśmy zainteresowani właśnie taką formą, no to czemu nie? To też jest forma pozyskiwania zespołów i tak jak mówię, w historii nam się to sprawdziło. I gdyby była jeszcze taka okazja, to okej, natomiast w ogóle nie będziemy tego traktować jako inwestycja kapitałowa, ja to po prostu będę traktował znowu jako środek do pozyskania zespołów. Rozumiem. 15-17 milionów złotych z emisji akcji chcecie pozyskać, no to dużo jest pieniędzy, jak na gaming. No ja sobie sprawdziłem, to z takiego klasycznego IPO na debiucie przed wami więcej od inwestorów pozyskał tylko Playway i Boombit. Już jesteście wy. To może powiedz o tych większych grach, no bo to na pewno inwestorów interesuje, co się kryje pod tym słowem gry o większym budżecie. To przede wszystkim ciekawą statystykę podałeś. Nawet nie wiedziałem, że to faktycznie ta wartość IPO jest pozyskanych pieniędzy. Tak, pozyskanych, tak? Właśnie, bo to warto podkreślać, że pozyskujemy, prawda? Przede wszystkim na rozwój. No tak jak już tutaj gdzieś przed chwilą wspomniałem, przy tej masie, no to naprawdę te środki już nie wydają się takie duże. Gdybyśmy robili 2-3 gry w budżetach 500 tysięcy, czy nawet ten 1 000 000 zł, no to byśmy mogli powiedzieć, no to po co, tak? Mhm. Natomiast no, przy tej skali działalności to wcale się nie robi tak dużo. Jeżeli chodzi o te 2-3 gry, o których ja wspominam, że chciałbym je zrealizować w budżecie, być może właśnie w granicach 1 000 000 zł, no to przede wszystkim mamy w tej chwili kilka takich preprodukcji biternych. I te gry ze względu na swoją specyfikę, ze względu na pokazanie elementów walki, czy też właśnie nawet fragmentu bitwy, bo my oczywiście nie wejdziemy w jakieś te wielkie kategorie AAA, tak? Bo to żeby było jasne, ale no to tutaj już i tak byśmy musieli iść bardziej w stronę tego budżetu na poziomie 1 000 000 zł, więc myślę, że to może być 1-2 gry bitewne. No i coś nowego, coś czego w ogóle nie widać w harmonogramie. Także będziemy to prezentować pewnie w drugiej połowie roku, może na początku przyszłego. Z pewnością takie gry się pojawią, ponieważ no, my chcemy się rozwijać. Nie chcemy być tylko obecni na tym rynku, w tym segmencie, w którym jesteśmy obecnie. Chcemy wejść półkę wyżej. No dobra, ale to o jakiej perspektywie inwestycyjnej mówimy? No dostajecie 15-17 milionów złotych. To żeby ten cały cykl przeszedł, to ile to będzie trwało? Rok, 2 lata, 3 lata, żeby jakby te pieniądze zaczęły pracować, całkowicie przeszedł cały cykl? Jeżeli chodzi o spożytkowanie tych środków z emisji, no to jest tak rozplanowane na 2-3 lata. Mhm. Oczywiście ja głęboko wierzę w to, że coś nas po drodze pozytywnie zaskoczy, tak? No, że szybciej wam będą spływać nowe. Oczywiście, że tak, że liczę, że być może już nawet któraś z premier w tym roku, no bo to są duże gry z dużą myślistą, myślę, że coś powinno się statystycznie udać. Natomiast no, jeżeli pytasz o taki cykl, to są te 2-3 lata,
kiedy ten kapitał zacznie pracować. Jeżeli nim obrócimy, no to mam nadzieję, że przy kilku udanych premierach wejdziemy właśnie na ten wyższy poziom. I ja docelowo chciałbym nieco odchudzić nasze portfolio. Nie chciałbym co roku wypuszczać 15 gier. Mhm. Chciałbym zejść w liczbę między 5 a 10, a w nieco wyższych budżetach. Okej. Okay. Posiadacie studio portujące gry na Switch i Xboxa? I PlayStation. Wkrótce będziecie portować już tak. Pierwsze, czy już portujecie, tak? Pierwsze na PlayStation. Czy realne jest, że jakieś wasze premiery tych najlepszych na przykład gier będą miały no, cross-platformową premierę? Czyli czy to w ogóle ma sens w przypadku takich mniejszych gier? To jest ciekawe pytanie. W zasadzie na ten moment raczej skoncentrujemy się na tym, żeby wydać w pierwszej kolejności na rynek pecetowy w większości przypadków. I to jest nasz główny kanał sprzedażowy. I nie chciałbym też opóźniać, bo zwróćmy uwagę na to, że my mamy jakieś podane premiery w harmonogramie. Przeportowanie gier na wszystkie konsole to jest dodatkowe 6 miesięcy. Nie chciałbym teraz opóźnić wszystkich premier z naszego kalendarza o kolejne 6 miesięcy. W związku z czym najpierw startujemy na PC-cie, później robimy to cross-platformowo. Natomiast no, jeżeli to będą te gry właśnie w granicach miliona złotych, to wydaje mi się, że warto już poczekać na taką promocję na 4 platformach jednocześnie, albo chociaż na 2-3 w zależności. No też wspomniałem o Commanderze, to nie jest jakaś wielka gra, mimo wszystko chcemy ją wydać już tutaj na 2 platformy jednocześnie. No dobra, ale czym się różni premiera na PC-cie od Xboxa? Bo tu są głosy, że to się jednak zasadniczo różni. Moim zdaniem się bardzo różni. Bardzo się różni przede wszystkim rynek PC-towy od konsol, a potem jeszcze poszczególne konsole między sobą. My mamy kilka takich przykładów gier. Jeżeli chodzi o naszą stajnię, to gra Back Academy. Ona na Steamie się sprzedała przeciętnie. My to od początku wiedzieliśmy, że to raczej nie jest gra tworzona na Steama, taka platformowa. Natomiast na konsoli Nintendo Switch ona od razu ma fajne przychody. Zaraz ją wydamy na Xboxa, zobaczymy co tam będzie. Też mi się wydaje, że powinno być dobrze. No później czekamy na PlayStation. Mamy też przykłady tych zewnętrznych licencji, które pozyskiwaliśmy do portowania, że to były gry mobilne albo na Steamie ze słabymi opiniami, ze słabą sprzedażą, a na Steamie potrafiliśmy już sprzedać kilkadziesiąt tysięcy kopii takich gier. W związku z czym moim zdaniem gracze konsolowi naprawdę różnią się od pecetowych i to też warto na to zwrócić uwagę. Ja też uczulam na to inwestorów, że nie ma w Polsce wielu spółek, nawet giełdowych, które mają wszystko u siebie. My mamy te wszystkie konsole u siebie. Dzięki temu, że mamy tą spółkę, która portuje, no to ja każdą z tych premier, które pokazujemy w harmonogramie, mam 4 szanse sprzedażowe, żeby ten produkt sprzedać i dodatkowo mamy cały proces pod kontrolą. My mamy jakby kontrolę jakości, terminów, które mamy na dokonanie portu, no i nie musimy się z nikim dodatkowo dzielić za właśnie portowanie, więc to jest niewątpliwa wartość naszej firmy i coś na co też warto zwrócić uwagę. No a co z tym VR-em? To naprawdę jest jakiś tam perspektywiczny biznes, czy to jednak jest no, rząd wielkości mniej perspektywicznej niż na przykład, nie wiem, Switch, Xbox czy PlayStation? I ja na razie traktuję to jako uzupełnienie naszej działalności. Tak naprawdę na VR pierwsze wydanie dopiero przed nami, bo my zakładaliśmy spółkę Ultimate VR pod koniec zeszłego roku. Chwilę trwało też poszukiwanie zespołów, więc zobaczymy. Natomiast z tego, co się orientuję, jeżeli chodzi o takie powiedzmy gry na rynku, gdzieś tam jakieś informacje, no to ja stawiam, że to może być dodatkowe 10-20% sprzedaży, więc na pewno nie będzie to nasz core business. Rynek VR się rozwija, no i taki kierunek, że w końcu się rozwinie, natomiast to nie jest tak, wydaje mi się, że już kilka lat temu wszyscy mówili, że my dzisiaj będziemy grać tylko w okularach i będziemy grać tylko na VR-ze. No tak się jednak nie stało. W związku z czym chcemy być tam obecni, natomiast jako uzupełnienie znowu. Wszyscy mówią o dywersyfikacji ryzyka, o dywersyfikacji unikania porażki. No ale co to w praktyce oznacza? No i jak zamierzacie szukać no, takiego waszego największego sukcesu? No bo jak się popatrzę na te spółki giełdowe, no to jednak ta każda, która zbudowała sobie swoją pozycję, no miała tego evergreena, miała tą jedną spółkę, która się okazała dużym sukcesem. Nawet Ultimate Games, tak, ma swojego symulatora łowienia ryb. No i w jaki sposób wy chcecie to zrealizować i to, czy to rzeczywiście jest najważniejsze w długim terminie? Tak, po pierwsze, my do każdej naszej gry realizujemy badania rynkowe. Pierwsze, co robimy, to pokazujemy tę grę na Steamie, tak zwana preprodukcja. Patrzymy, jak się buduje zainteresowanie. Generalnie bardzo fajnie, że na Steamie jest taki wskaźnik, bo to pozwala nam tworzyć gry, które realnie gracze oczekują,
a nie, że nam się wydaje, że dany tytuł musi się sprzedać. No bo my oczywiście patrzymy, gdzie są jakieś nisze rynkowe, może jakiś kontrowersyjny temat i staramy się tam pasować. Jak to realizować? No statystyka, to generalnie tutaj w gamingu działa trochę tak jak w innych branżach. Statystycznie przy większej ilości produkcji któraś wypali. Mhm. Dlatego my chcemy sobie dać sporo szans, dlatego tworzymy nie 5 gier, a 30, żeby mieć więcej szans na ten sukces. Z kolei jak my już zaczynamy prognozować, która gra może się lepiej sprzedać, a która gorzej, no to mamy tą listę, więc to też jest jakiś wiarygodny wskaźnik. Generalnie on się sprawdza, tak? My wiemy mniej więcej, ile graczy jest zainteresowanych daną produkcją i na tej podstawie możemy tworzyć sobie jakieś prognozy, jeżeli chodzi o przychody, czy o marketing, sprzedaż. Mhm. Wspomniałeś o niszach. Mhm. To jakich szukać w ogóle? One się pojawiają nowe, to jak to jest, że są jakieś niezagospodarowane zawsze, czy cały czas się poszukuje nowej? W jaki sposób tutaj budować swoją pozycję? I może podam przykład naszej ostatniej produkcji Human Farm, która, czyli symulator ludzkiej farmy, kontrowersyjna gra. Zgłosił się, to był autorski pomysł zespołu, który się do nas właśnie z tą produkcją zgłosił. No i ja tak pomyślałem, że przydałoby się nam coś takiego, co nas odróżni tylko od takich typowych symulatorów. Dodatkowo, no jakby od początku było przeczucie, że ten temat wzbudzi kontrowersje, zainteresowanie dziennikarzy, graczy, będzie o tym głośno i to się faktycznie sprawdziło. Myślę, że lada moment ten tytuł wejdzie na tą globalną listę najbardziej oczekiwanych premier Steama, gdzieś to jest około półtora miesiąca po pokazaniu tego trailera. Czyli no, to jest jakby szukanie pomysłu, tak? Mhm. Nam się to akurat w tym wypadku udało, mamy też kilka takich innych gier, natomiast jeżeli chodzi... Ale czekaj, to te nisze to jest kontrowersja, czy jakieś zainteresowania ludzi nietypowe, to też jest jakaś nisza? Wydaje mi się, że też, no generalnie wiesz, od dłuższego czasu trwa moda na symulatory, wydawało się, że wszystko już wymyślone, a co jakiś czas pojawia się symulator, który nagle rozbija bank, więc sobie bierzesz listę zawodów, patrzysz, czego jeszcze nie ma i być może to jest jakaś nisza. Wydaje mi się, że to akurat też w sumie zahaczające o nasze produkcje jest taka gra Castle Flipper, czyli okazało się, że ludzie bardzo lubią sprzątać, naprawiać, i my taką produkcję realizujemy wspólnie z Pyramid Games, no i wydaje mi się, że to też jest właśnie taka nisza tych gier o naprawianiu, o sprzątaniu, która działa, która widać, że się sprawdza, bo kilka przykładów rynkowych pokazało, że te gry się dobrze sprzedają. No ale te symulatory też ewoluują. Pojawiają się jakby nowe trendy. Wydaje się, że trochę już taki klasyczny, że jakiś zawód wykonujemy, to jest dzisiaj za mało, żeby symulator osiągnął sukces. Dlatego my staramy się w naszych grach dodać pewne wątki fabularne lub ekonomiczne. Przykładowo w symulatorze piekarza zaczynamy od małej piekarni, którą możemy rozwijać. Mhm. Mamy gdzieś symulator farmy, tam również rozwijasz tą farmę. No w Human Farm też będzie element ekonomiczny, natomiast tutaj jeszcze nie chciałbym więcej na tym etapie zdradzać. Także tak, wkrada się coś. Trzeba dodać coś, żeby jeszcze bardziej zainteresować gracza i przytrzymać go w tej produkcji. Ja akurat gdzieś tam stawiam na te wątki ekonomiczno-rozwojowe. Wydaje mi się, że to jest fajne uzupełnienie symulatora, kiedy widzimy, że ta nasza wykonana praca, prosta czynność przynosi jakiś dodatkowy efekt w postaci na przykład skalu rozwoju biznesu, który prowadzimy w tej grze. To wtedy zaangażuje i ludzie są w stanie dłużej w to grać. Tak to czuję, tak mi się wydaje, że tak jest. Co z branżą mobilną? No bo jak się popatrzy na branżę gamingową, no to wszyscy mówimy, że ona bardzo szybko rośnie. No ale jeżeli sobie ją rozbijemy na różne segmenty, no to jednak najszybciej rośnie gra mobilna. Czy to jest w ogóle jakiś obszar, w którym no cały czas polskie spółki nie ma, są jakieś tam mocno obecne? Z czego to wynika i czy tu w ogóle jest szansa, żeby coś można było zdziałać? To jest według mnie zupełnie inny rynek. Teoretycznie mówimy o grach i w przypadku gier mobilnych, i w przypadku gier PC-owych, natomiast dla mnie to są zupełnie odmienne produkty, które sprzedaje się w zupełnie inny sposób, mają zupełnie inną charakterystykę. Mało jest spółek, które łączą właśnie działalność PC-owo-konsolową i rynek smartfonów. Bo nie ma żadnej takiej. No ja chyba też nie kojarzę z tych spółek giełdowych. Także my świadomie jesteśmy obecni na rynku PC-towym i gier konsolowych. Nadal mówimy o globalnym rynku gamingowym wartym około 150 miliardów dolarów, z czego mniej więcej połowa przypada właśnie na te dwa segmenty, więc naprawdę nawet jeżeli uszczkniemy taki malutki kawałek torciku tego globalnego rynku gamingowego, no to i tak mamy olbrzymi potencjał wzrostu. Nie ukrywajmy, że w gamingu występują mody. Pojawiają się jakieś tam modne tematy, modne segmenty gier.
czy docelowo chcecie stawiać na jakąś specjalizację tematyczną? Załóżmy, osiągnięcie w jakimś segmencie spektakularny sukces z jakąś produkcją, czy to jest jakiś model, żeby budować wokół tej niszy, wokół tej tematyki dalszy rozwój spółki, czy jednak cały czas dywersyfikować? Znaczy, tak jak wspominałeś, każde większe studio ma kilka takich kluczowych hitów lub nawet jedną produkcję, która ciągnie wszystko, marketing, zainteresowanie i tak dalej, więc niewątpliwie coś takiego trzeba znaleźć. Natomiast zaleta takiej spółki, która działa w małych zespołach i w niskich budżetach, jest taka, że my nie robimy jednej produkcji 5 czy 7 lat, tylko my ją realizujemy powiedzmy w rok, 2 lata. Więc my jesteśmy w stanie się dosyć szybko przystosować do trendów rynkowych. Jeżeli zaraz coś innego będzie modne, no to my tam będziemy obecni. To jest tak samo jak z grami planszowymi, jak z VR-em, jak z naszym wejściem na wszystkie konsole. My się szybko potrafimy dostosować, więc jeżeli zobaczymy, że jakiegoś rodzaju produkcje teraz są na topie, no to myślę, że będziemy tam obecni. Okej. Okay. Czyli to jest jakby plusem, tak? No tak. Ale jak wam się trafi coś takiego, to nie będziecie się przed tym bronić. Nie, absolutnie. Trzeba rozwijać licencję. No tak jak ja zawsze mówię, my też musimy znaleźć 2-3 gry, które nas wyróżnią i później wokół tego gdzieś tam budować swój portfel, marketing, budować DLC-ki, drugie wersje. No to jest ważne. To jest ważne i pod kątem jakby inwestycyjnym, ale też pod kątem marketingowym dla samej firmy. No dobra, to przejdźmy do konkretów. Czy mógłbyś na konkretnych przykładach omówić, jak będą wyglądać przepływy finansowe z tych waszych najbardziej obiecujących tytułów na ten rok? No, spójrzmy, nie wiem, na Steam, no to mamy ten Bakery Simulator, Farming Life, czy Castle Flipper, no i ten Human Farm, który wymieniłeś. No i teraz na Steamie z jednej strony jest informacja, jeżeli popatrzymy, że wy jesteście wydawcą, tak? Że, no i co to oznacza w praktyce? Bo jeżeli zerkniemy na przykład do prospektu emisyjnego, no to tam się pojawia w większości, że też jesteście producentem. Jak to wygląda w praktyce, jak wygląda w związku z tym przepływy finansowe? Dobrze, więc jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że wszystkie podane gry w tym naszym harmonogramie, no to my pełnimy tutaj taką dominującą rolę, jeżeli chodzi o te przepływy. Z jednej strony my inwestujemy w najwięcej, bo my zazwyczaj pokrywamy cały proces produkcji gry, a jeżeli mamy na przykład wspólnego wydawcę, czyli firmę Ultimate Games, no to Ultimate Games pokrywa koszty marketingu i my się dzielimy pewnymi proporcjami. No ja oczywiście, to są jakieś pewne tajemnice handlowe, to są, ale to są stawki rynkowe. No powiedzmy, że dla przykładu, jeżeli my poniesiemy 70% produkcji, a 30% marketingu, no to w ten sposób jest to dzielone. Okay. I dopiero po odrobieniu naszych kosztów jako producenta czy wydawcy dzielimy się success fee zespołem, które zazwyczaj waha się w granicach 10-20% i jest też uzależnione od ocen. Jeżeli gra ma ponad 70% pozytywnych opinii na Steamie, no to my premiujemy zespół, dajemy wtedy 15-20%. Jeżeli ma mniej, no to bazowo wychodzimy z 10. To też oczywiście, no jakby my lubimy motywować ludzi, tak, no dzielić się, lepiej się więcej podzielić i mieć lepszy produkt niż gdzieś tam trzymać jedną sztywną stawkę. Więc jeżeli chodzi o te wszystkie gry, które mamy wykazane w prospekcie i te, które ja pokazuję w harmonogramie, no to przyjmijmy, że tam mamy zawsze między 55-90% zostaje bezpośrednio w Gaming Factory. Okay. I później dopiero dzielimy się z zespołem. No oczywiście pomijam koszty Steama, ponieważ wiadomo, no nie, wiadomo, nie, tak, wiadomo, prowizje, tak, zwroty, podatki i tak dalej, tak. Jasne. Okej, okay, czyli to jakby to jest uporządkowane. A jak wygląda kwestia rozliczania projektów portingowych? No bo portujecie gry, sami swoje portujecie, no przez swoje skonto i też współpracujecie z Ultimate Games, który jest wtedy wydawcą jakichś takich portowanych gier. No jak tutaj to mniej więcej wygląda? No to też jest stawka rynkowa za wydanie. My generalnie pokrywamy, my jako Gaming Factory pokrywamy koszt portu i zachowujemy w zamian za to jakieś tam znaczące, powiedzmy, kilkadziesiąt procent. Natomiast na pewno poniżej połowy, bo połowa praktycznie w każdym układzie idzie do zespołu. Zespół jakby przekazuje licencję do swojej gry i w zamian za to ma darmowe 50%, tak to nazwijmy. No oczywiście wykonał pracę, tak, ma grę, licencję, własność IP, no i potem my gdzieś się tam tą resztą dzielimy między firmą portującą i wydawcą, ale aż takie szczegóły nie chciałbym wchodzić. Jasne, okej. Okay. No to docelowo, jak to ma wyglądać docelowo? Głównie jako producent, wydawca, w jakim kierunku w ogóle będzie zmierzać w długim terminie Gaming Factory? Powiem w ten sposób, my stawiamy na autorskie produkcje, bo ta działalność portingowa jest fajna, ona jest dosyć przewidywalna, przynosi nam systematyczne przychody,
Natomiast produkcje własne to jest klucz. I teraz zależy, jak ja mogę zrozumieć twoje pytanie, bo my w zasadzie w każdym scenariuszu pokrywamy koszty produkcji. Mhm. To, że my jesteśmy wpisani na Steamie jako wydawca, no bo autorzy gier, zespoły deweloperskie, no chcą się wpisać jako producent, no tak, bo oni jakby, no nawet jeżeli to jest nasz zespół wewnętrzny, bo my mamy już wiele takich zespołów wewnętrznych, to tam i tak jest na przykład wpisane Dueking, Dragon i tak dalej. Natomiast my traktujemy ich jako zespoły wewnętrzne, bo to są normalnie osoby zatrudnione u nas w spółce, tak? Mhm. Natomiast no, my widniemy jako wydawca, ale my tak naprawdę pełnimy całkowitą rolę od producenta do wydawcy. My mamy swojego producenta, który im pomaga jakby w poszczególnych etapach produkcji, mamy swój dział testów, mamy swój marketing, czyli my mamy tak jakby wszystko od początku do końca. A sama kwestia wpisania nas jako wydawcę na Steamie, no to w pewien sposób po prostu porządkuje te relacje i pozwala też twórcom zaistnieć jako zespół, tak? Oni są producentem, oni chcą się pochwalić tym swoim dziełem. Nie wiadomo. To jest trochę ich marka, ich nazwisko. No pewnie, że tak, więc oni na to też pracują. No to trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałem się zapytać o to, czy o te wewnętrzne zespoły, czy macie wewnętrzne i czy chcecie docelowo budować też te kompetencje produkcyjne głównie wewnątrz, no bo są spółki, które tak naprawdę wszystko zlecają na zewnątrz. No to u nas jest, to już zależy, mamy w tej chwili 3-4 takie zespoły, które traktujemy jako wewnętrzne, czyli to są po prostu osoby, które wystawiają nam bezpośrednio rachunek o dzieło, czyli one nie są zatrudniane przez inne firmy, bo współpracujemy też z wieloma firmami na zlecenie, gdzie po prostu ktoś nas fakturuje i dzieli to sobie między swój zespół wewnętrzny. Natomiast tych zespołów już bezpośrednio naszych mamy kilka i chcemy się rozwijać w tym obszarze. Natomiast nadal są to niezależne jednostki zlokalizowane na terenie całego kraju. My nadal nie mamy jakiegoś takiego jednego dużego biura, gdzie siedzą wszyscy, tylko to są zespoły, które działają niezależnie i my się z nimi kontaktujemy, czy to na Discordzie, czy telefonicznie, czy mailowo. No dobra, no to co z pracownikami? To jest moje pytanie, takie bym powiedział długoterminowe, bo na rynku gamingowym pojawia się coraz więcej pieniędzy. Spółki też inne pozyskują kapitał, jak szalone. No i wydaje się, że istnieje ryzyko, że stawki no, mogą za pracę w tym biznesie poszybować w górę. Jaki macie patent na utrzymanie no, jakichś tych kosztów na rozsądnym poziomie? Faktycznie no, konkurencja na rynku jest spora. Tych firm, które poszukują zespołów jest coraz więcej. Pewne takie argumenty, które my możemy stosować w rozmowach właśnie z zespołami, to jest to wynagrodzenie success fee, te nasze stałe warunki. Ta część stała również nie jest słaba, w związku z czym to wynagrodzenie spokojnie starcza na dobre funkcjonowanie. Przyciągamy też tym, że mamy wszystko u siebie, jednak dla zespołu to jest duża wygoda, że wie, że my jesteśmy w stanie jego produkt wydać na 4 konsole. No to jest dosyć mocny argument sprzedażowy, ponieważ zespół nie ma już przy konsoli dodatkowych kosztów, a zachowuje taki sam podział jakby revenue share jak przy Steamie, w związku z czym to jest jakiś taki argument, który za nami przemawia. No i póki co udaje nam się pozyskiwać te zespoły. My też jakby budujemy swoją markę. Tych produkcji mamy sporo, jakby zespoły to dostrzegają. Te spółki nowe, które teraz tak gęsto powstają, no to no one niekoniecznie mają już tyle wydanych gier czy na konsole, czy taki harmonogram produkcji, więc zespoły też myślę, że zwracają na to uwagę, na ile ten partner jest wiarygodny. Ja jakby oczywiście nikomu nie podcinam skrzydeł, natomiast no, jeżeli studio powstało tydzień temu i nie ma jeszcze wydanej żadnej produkcji, no to trudno jest porównywać do firmy, która działa kilka lat na rynku i ma tych produkcji już dziesiątki wydane, tak? A tematy, tytuły, pomysły na gry to jest zawsze od was wychodzi, czy czasami z zewnątrz jest brane? Różnie. Tak jak wspominałem, na przykład Human Farm to jest autorski pomysł zespołu. Symulator elektryka, czyli kolejny zespół nasz wewnętrzny, też jest ich pomysł. Z kolei na przykład symulator piekarza to była nasza koncepcja. W związku z czym to się miesza. To jest, to, ja nie wiem, być może to jest tak mniej więcej pół na pół. Czasami te pomysły wstają no dosyć przypadkowo. My ze względu na to, że ta preprodukcja kosztuje nas 20-30 tysięcy, jesteśmy w stanie to sprawdzić, no bo w skali naszej działalności to nie są duże środki. I okazuje się, że pomysł, który powstał gdzieś tam przypadkowo, czyli ten symulator piekarza, no dzisiaj ma już 150 tysięcy osób. Kto by pomyślał, że będzie takie zainteresowanie taką grą? No a gdzieś to się udało. W związku z czym to też pokazuje, że cały czas trzeba ten rynek badać. Okej. Już takie mam ostatnie pytanie, bardziej ogólne. W tym roku czeka nas premiera konsol nowej generacji. Jaki to może w ogóle mieć wpływ na rynek gamingowy, twoim zdaniem?
Myślę, że premiery konsol nowej generacji raz na kilka lat następują. Jeżeli chodzi o naszą działalność, nie ma to większego wpływu. My mamy już dostęp do tego sprzętu. Natomiast jakby świadomie chcemy na razie wydać większość tych naszych gier na Xboxa obecnej generacji, na PlayStation obecnej generacji. Tutaj nadal są, no jak się połączy wszystkie konsole, to wychodzi ponad 200 milionów graczy. I o ile na przykład Switch, tam jest stosunkowo prosto wydawać. Nie oszukujmy się, tam już dosyć łatwo jest wejść i tych gier na Switcha pojawia się całkiem sporo. O tyle negocjacje z Xboxem i PlayStation, tam są już zupełnie inne wymagania. Tam jest dużo ciężej się przebić, w związku z czym tych gier nie jest tak dużo i my widzimy tam spory potencjał. Dotychczas wydaliśmy dwie mniejsze gry na Xboxa na przetestowanie, bo zawsze trzeba rzucić coś na przetarcie. No nie możemy wydawać największych produkcji od razu za pierwszym razem, no bo to moglibyśmy się spalić. Także my rzucamy te małe gry, ale już widzimy, że one się fajnie miesięcznie sprzedają. Na razie mamy chyba miesiąc albo dwa miesiące sprzedaży i tam już fajne kwoty wchodzą. Do końca tego roku planujemy wydać około 15 gier na Xboxa, 10-15. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ o ile pandemia nie ma wpływu na naszą pracę, o tyle na certyfikację ma. Okay. Tam faktycznie siedzą ludzie, czy to w Japonii, czy w Niemczech i oni tak jak kiedyś odpowiadali dosyć szybko, to się wszystko przeciągnęło, tak samo na Switchu. Na PlayStation trudno mi powiedzieć, ile się zmieścimy, czy wydamy może 5 gier do końca tego roku, czy 10, zobaczymy. Natomiast no, wydaje mi się, że to też będą duże przychody z tych konsol. Także chcemy być obecni na starej generacji, a później systematycznie będziemy sobie portować też na te nowe. No dobra, ale to jakby to będzie tak, że te znowu będzie potrzeba portowania tych najlepszych gier na konsole nowej generacji za jakiś czas, jak ta liczba sprzedanych tytułów się zwiększy, czy nie? Czy jak już coś przeportowane jest na Xboxa, nie wiem, tego starszego, to już działa, też jest i kompatybilne z nowym. A to już jest takie pytanie techniczne, to bym musiałby być dzisiaj ze mną Łukasz, żebym na nie odpowiedział, bo ja tak do końca nawet nie wiem, jak to jest w konsolach, tak? Bo my mamy jakby taki ścisły podział pracy, akurat jeżeli chodzi o dział konsolowy, to jest Łukasz, który to wszystko ogarnia i tak. Dobra, no to chyba ostatnie pytanie, bo już tu odnośnie tych konsol nie będę tak drążył. Jakie są najważniejsze wydarzenia, jakie nastąpią w spółce w tym roku? No oczywiście z punktu widzenia inwestorów, no, które powinni przede wszystkim się skupić i zwrócić uwagę. Tak, pomijając sam jakby ten okres IPO, czy wszystkie przygotowania związane z debiutem, które są dla nas jakimś tam wyzwaniem organizacyjnym, no to przede wszystkim patrzymy na kalendarz naszych premier. To jest coś najważniejsze. My mamy kilka takich produkcji do wydania w tym roku. One przede wszystkim będą następowały pod koniec trzeciego kwartału i w czwartym kwartale, więc to jest bez wątpienia coś, na co warto patrzeć. Z punktu widzenia takiej komunikacji z inwestorami, no to pierwsza rzecz to jest wyznaczenie daty premier, tak? My musimy te daty premier wyznaczyć i wtedy to już będzie widoczne dla inwestorów, więc to jest coś, na co zwracamy uwagę. No i później już tylko śledzić sprzedaż. Tak mi się wydaje, że trzeba zwracać uwagę, bo ta działalność portingowa, tak jak wspomniałem, ona jest ustabilizowana, ona będzie nam przynosiła przychody i to jest coś, co powiedzmy uznajemy za pewnego rodzaju też pewnik, bo sprzedaż na konsolach jest nieco inna niż na PC-cie. To nie jest tak, że pik jest w dniu premiery. Na konsolach gry sprzedają się przede wszystkim na promocji, w związku z czym ta krzywa jest bardziej taka wygładzona, ale dłuższa. Gry, które zaczęliśmy sprzedawać półtora roku temu, w zasadzie sprzedaż jest cały czas podobna. One się cały czas od promocji do promocji sprzedają. Więc to, co jest kluczem i to, co jest najważniejsze w działalności, no to są nasze premiery. To zdecydowanie na to trzeba patrzeć. Jest kilka tych tytułów, które ja wskazuję jako większe. To są między innymi te tytuły, o których ty wspomniałeś. Jest Bakery Simulator, jest Castle Flipper, jest Farming Life. No to są właśnie te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. My będziemy ogłaszać premiery, no i później to wydawać. Dobra, widzę, że się pojawiło trochę pytań. Ja sobie tak pozwolę sobie pewnie przeskanować, bo myślę, że niektóre mogły być Arkadiusz się pyta. Czy oprócz Steama planujecie wydawać gry na Epic Store? Powiem tak, my podejmowaliśmy próbę kontaktu z Epic Store już dobrych kilka miesięcy albo rok temu. Myślę, że jest kilka gier, które by mogły tam wejść, natomiast co do zasady na razie stawiamy na to, że naszym głównym kanałem sprzedażowym jest jednak Steam, bo tutaj mamy też jakby te gry, które zaczynaliśmy tworzyć od 2 lat, często właśnie z Ultimate Games, no to one były na Steamie i one już mają zbudowane wishlisty. Z kolei Epic Store, no raczej tak jakby on głównie chce mieć gry na wyłączność. Także nam przejście do tego
To jeszcze nie wiem. Tu jest kilka zespołów, które tworzą w Unrealu, co jest jakby mocnym argumentem, jeżeli chodzi o rozmowy z Epic. Natomiast na razie koncentrujemy się na Steamie, ale tak jak jest też pokazane w prospekcie, nie zamykamy się na te pozostałe kanały sprzedażowe i na pewno będziemy je chcieli bardziej rozwijać. Także rozmowy na pewno będą znowu podjęte i zobaczymy, być może jakaś nasza produkcja tam trafi. Znaczy, ja tak jak rozmawiam z innymi osobami z branży, no to mówią, że jakby Epic na tym momencie nie sprzedaje tak klasycznie produkcji. Tam się po prostu gry się nie sprzedają. Właśnie jedynym modelem biznesowym to jest jakieś tam oddanie na wyłączność tej gry albo na jakieś tam udostępnienie za darmo. Tak? Tym etapie przynajmniej wiadomo, że to może się zmienić. No to się może zmienić faktycznie, w związku z czym, no tak jak ty powiedziałeś, tak jak ja wspomniałem, nie jest to na razie nasz jakiś partner i nie wydaje mi się, że miałby stać się kluczowym partnerem. Z kolei też ciekawe się pojawiają jakieś opcje wydawania gier na swojej stronie. Są już takie narzędzia, też prowadzimy jakieś takie rozmowy. Także będziemy szukać. Natomiast Steama no nie zastąpi nic tak szybko. To jest jednak praktycznie monopolista. Oczywiście pojawiają się gdzieś tam inne kanały sprzedażowe, natomiast jakby dysproporcja jest olbrzymia. Piotr, tu zadaję pytanie. Znam odpowiedź na to pytanie, ale je zadam. Jaki jest udział mikropłatności w przychodach spółki w stosunku do przychodów ze sprzedaży gier? Zero? No, też mi się tak wydaje. Jednak większość naszych gier to są gry tak zwane typu premium, czyli płaci się za pobranie, natomiast no nie są to gry free-to-playowe. Mieliśmy taką jedną grę, Gravekeeper, którą sprzedawaliśmy przez pewien czas na smartfony, natomiast to jest taki nieznaczący epizod w naszej historii, że my nawet szczególnie tego gdzieś tam nie pokazujemy. Czy wydane, Maciek się pyta, czy wydane gry widniejące na waszej stronie Bug Academy, Gravekeeper, Pangeon, zwróciły się i w jakim stopniu? Jeżeli chodzi o Gravekeeper, to się zwrócił. Bug Academy, wydaje mi się, że jak zaksięgujemy kolejny miesiąc sprzedażowy na Switchu, to też się zwróci. Pangeon się jeszcze nie zwrócił, natomiast Pangeon chyba dopiero będzie wydany na Nintendo Switch i później na Xboxie. Także tam to są gry małe, przede wszystkim z przeznaczeniem konsolowym. W związku z czym one się na pewno zwrócą, myślę, w perspektywie kilku miesięcy, tym bardziej, że to były niewielkie produkcje, tak w granicach 50 do 100 tysięcy złotych. Tak. Natomiast to nie jest jakiś wielki sukces sprzedażowy. To jest coś bardziej takiego, co robiliśmy kiedyś na początku naszej działalności. Tak, i to chyba warto zaznaczyć, że te kolejne projekty jednak są z większym. No ja to cały czas podkreślam. To, co my wydaliśmy, to są budżety między 50 a 100 tysięcy złotych. To, co mamy w portfelu, to są budżety, nie wiem, między 200 a 350 tysięcy. To są gry o nieporównywalnie większym potencjale sprzedażowym, też z nieporównywalnie większą wishlistą. Z tego, co mi się wydaje, wishlista Bug Academy to się zabiegała gdzieś na poziomie między 6 a 8 tysięcy przy premierze. No to w tej chwili przed głównym marketingiem dla tych naszych największych gier, no tam Piekarz ma 50, Farming ma 40, Castle Flipper i kilka innych gier w okolicach 30, więc to jest jakby no przepaść między tymi grami. To są zdecydowanie mniejsze projekty. Piotr pyta się, a czy nie lepiej było zamiast wypłacać dywidendę teraz przeznaczyć się na inwestycje? No to jest pytanie, które również pojawia się gdzieś tutaj w toku naszych rozmów. No jakby zgromadzenie akcjonariuszy podjęło taką decyzję. My gdzieś też, pozyskaliśmy trochę kapitału 2 lata temu. I gdzieś tam też rozmawialiśmy z tymi inwestorami, że chcielibyśmy tą dywidendę wypłacać na etapie, kiedy nie było jeszcze tak skonkretyzowanych planów, jeżeli chodzi właśnie o giełdę, pozyskanie kapitału i wskoczenie na wyższy poziom rozwoju. A staramy się po pierwsze słowa dotrzymywać, po drugie, no tak jak gdzieś tam już wcześniej wspominałem, wypłata niewielkiej części zysku pokazuje, że dbamy o akcjonariuszy i chcemy mieć długoterminowych inwestorów, więc myślę, że ta decyzja była między innymi tym podyktowana. Tutaj Nika pisze, że zarząd sprzedaje swoje akcje. Czy to oznacza, że uważa, że cena akcji nie wzrośnie? Nie, ja jak najbardziej uważam, że cena akcji wzrośnie. Zarząd sprzedaje swoje akcje. Po pierwsze, tam jest sprzedaż podzielona na 3 podmioty, to jest niewiele ponad 1% na osobę. Mhm. W związku z czym jakby absolutnie cała kontrola jest zachowywana, to po pierwsze. Po drugie, zarząd nie pobiera jakichś wielkich pensji. W związku z czym, a pozostali ci główni akcjonariusze, którzy sprzedają, nie pobierają ze spółki nic od 3 lat, w związku z czym też to warto powiedzieć. Uważamy, że IPO to jest przejrzysty moment, żeby dokonać takiej małej, symbolicznej sprzedaży, po prostu odebrać gdzieś jakąś tą premię za 3 lata
swojej pracy, no ponieważ to jest wszystko publiczne, ja dzięki temu mogę Państwu tutaj te powody wytłumaczyć. No po drugie, wydaje mi się, że jeżeli pozyskujemy w ramach nowych akcji 1 100 000, a sprzedaży podzielonej na 3 osoby jest 275 000, to raczej nie, to są zdrowe proporcje. I myślę, że niewiele ofert w ostatnim czasie na rynku głównym miało takie proporcje, jeżeli chodzi właśnie o ten parametr. No ale ja liczę osobiście na to, że wartość naszej spółki będzie rosła. I tam jest jeszcze kwestia lock-upów, bo z tego co wiem, tak, są, jakby zostaną założone lock-upy na akcje głównych akcjonariuszy. Tak, oczywiście. Wszyscy główni akcjonariusze mają lock-up na 1 rok od debiutu. Na późniejszym etapie, no ja jakby mogę zapewnić, że nie będę się logował na swój rachunek inwestycyjny, żeby sprzedawać akcje. I tak wyobrażam sobie, że w dobrym guście jest, żeby jeżeli już jest sprzedaż od głównych akcjonariuszy, nawet po okresie lock-upu, no to są to transakcje z funduszami, tak? No bo fundusz gdzieś jest tam w stanie dać jakąś wartość dodatkową spółce. Myślę, że ostatnio jedna z tych wielkich polskich giełdowych spółek dokonała fajnej transakcji i jak widać to miało całkiem pozytywny wpływ na kurs, natomiast to jest na tyle odległa przyszłość, że na razie chyba o tym już nie będę mówił. Marek zadaje pytanie, powiem szczerze, że nie wiem dokładnie o co chodzi, ale spróbuję zadać to pytanie. Jaki tryb będzie przy przydziale akcji i PDA? Jakie kryteria, czy to będzie? To chyba zbyt techniczne jest. To jest bardzo... chyba bardziej pytanie do biura maklerskiego. Tak, to jest pytanie bardziej do biura maklerskiego, natomiast jeżeli chodzi o, to może ja spróbuję na tyle, na ile rozumiem to pytanie. Jeżeli chodzi o to, co będzie notowane w dniu debiutu, to będą notowane istniejące akcje plus właśnie PDA, więc tak, być może o to chodzi. I gdzieś w około 2 tygodnie po debiucie te PDA zamienią się już na akcje. Natomiast akcjonariusze, wszyscy, którzy się zapisują teraz w ramach oferty, będą mieli tak samo pierwszego dnia notowany instrument finansowy. Więc chyba to o to chodziło. Znaczy, przez pierwsze 2 tygodnie może coś tam się różnić, ale tak naprawdę koniec końców po 2 tygodniach jakby... ceny muszą się zbiec do jednego. Tak, tak. To zdecydowanie. Ostatnie pytanie. Marek, nie wiem, czy możesz na nie odpowiedzieć. Jak oceniacie zainteresowanie emisją na jeden dzień przed końcem zapisów dla inwestorów indywidualnych? Powiem w ten sposób. No, jest pytanie o zainteresowanie, a nie o zapisy. Więc no tak, ja zainteresowanie oceniam pozytywnie. Wydaje mi się, że też dla mnie osobiście to był aktywny tydzień. Miałem okazję wystąpić na kilku webinarach. Widzę, że zainteresowanie spółką jest duże. Widzę, że sporo osób pyta też nas, jak się właśnie zapisać, także ja jestem zadowolony. Wydaje mi się, że ta praca też komunikacyjna z rynkiem, którą wykonaliśmy w ostatnim okresie, przyniesie nam jakieś owoce, ponieważ wydaje mi się, że też jakby odpowiadanie wprost na pytania, bo popadają ciężkie pytania. Ty też dzisiaj zadałeś kilka szczegółowych pytań. My na nie śmiało odpowiadamy, nie mamy nic do ukrycia, także chcemy być spółką przejrzystą i wydaje mi się, że inwestorzy powinni to docenić. Dobra, myślę, że wyczerpaliśmy na dzisiejszy plan. Dokładnie w godzinę się wyrobiliśmy. To super, dobry czas. Więc myślę, że było kilka nowych wątków, które się nigdzie nie pojawiły. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas. Zapraszamy i na stronę internetową Gaming Factory i też na strefę inwestorów. I chyba to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz teraz? Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za pytania i obecność. No i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.